Matura informatyka rozszerzona 2019, zadanie trzecie, czyli testy prawda, fałsz. Oczywiście z części teoretycznej. Podpunkt pierwszy. Mamy zadaną tabelę pracownicy. Pytanie, czy polecenie select cand stanowisko z tejże tabeli wyświetli nam taką odpowiedź. Cand stanowisko policzy nam w tej tabeli wszystkie niepuste pola stanowisko. Czyli, ponieważ wszystkie są wypełnione, policzy nam wszystkie rekordy. Tych rekordów jest tutaj 9. Odpowiedzią zatem będzie po prostu 9. Nie stanowisko 5, tylko 9. To samo uzyskalibyśmy, gdybyśmy tutaj wpisali gwiazdkę, ale tylko w sytuacji, jeśli wszystkie pola stanowisko są wypełnione. Gwiazdka spowoduje policzenie po prostu wszystkich rekordów w tej tabeli. Czyli tutaj mamy fałsz. Kolejne zapytanie. Select cand stanowisko. Znowu zliczamy stanowiska z tej samej tabeli, ale z warunkiem, że stanowisko musi być różne od słowa kierownik. Tych kierowników jest raz, dwa, trzy. 9 minus 3, czyli w wyniku uzyskamy liczbę 6 i jest to poprawna odpowiedź. Prawda. Kolejne zapytanie do tej tabeli. Wyświetlamy samo stanowisko i zliczamy dla niego wszystkie wystąpienia z tej tabeli, ale grupując po polu stanowisko. Co to znaczy grupując? To znaczy, że wyświetlimy słowo, może tak, urzędnik jest tylko jeden, ale sprzedawca wyświetlimy tylko raz, napiszemy potem słowo sprzedawca, a potem zliczymy dla niego ilość wystąpień. Sprzedawca raz, dwa, trzy. Czyli dla sprzedawca pojawi się sprzedawca i trzy. Urzędnik raz, prezes raz, ponieważ analityk jest tylko jeden, analityk, więc dobrze zostało to zliczone. I oczywiście jest to prawda. W taki sposób właśnie te informacje się wyciąga. Oraz ostatnie zapytanie. Select cand stanowisko. Znowu zliczamy wszystkie niepuste pola stanowisko z tej tabeli, gdzie stanowisko like gwiazdka nick. To znaczy, że musi pasować do takiej maski. Wszystkie SQL-e powinny tutaj zamiast gwiazdki mieć procent, ale oczywiście Microsoft wstawia tutaj gwiazdkę. Na to samo wychodzi. Czyli wszystkie kończące się na słowo nick. Ile ich jest? Nick, 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 4. A tutaj w wyniku zyskujemy 2. A zatem fałsz. Fałsz, prawda, prawda, fałsz. Co sobie weryfikujemy? Rzeczywiście rozwiązaliśmy zadanie poprawnie. Podpunkt 2. Wymnóż dwie liczby zapisane dwójkowo i sprawdź, czy ich wynik jest równy. I tu mamy cztery wyniki. Każdy z nich jest zapisany w innym systemie liczbowym, ale zauważmy, że wszystkie te systemy to są pochodne dwójkowego. Tu mamy dwójkowy, tu pochodne dwójkowego. Nie przechodźmy zatem w ogóle na dziesiętny. Mnożenie w systemie dwójkowym jest banalnie proste. Tak zróbmy. Tu mam dwie liczby, które chcę wymnożyć. Dwójkowe i mnożenie wykonuję w systemie dwójkowym. No to co? 1 razy ta liczba to jest przecież ta sama liczba. 0 razy ta liczba no to jest 0. I znowu 1 razy ta liczba to jest ta sama liczba. Oczywiście przypisujemy ją pod jedynką, którą wymnażaliśmy. Teraz wypadałoby już tylko dodać. Oczywiście od prawej strony dodajemy. Troszeczkę będę musiał tutaj to przesuwać w edytorze. 0. 1 plus 0 to jest 1. 1 plus 0 to jest 1. Tu mamy 1 plus 1 to jest oczywiście 2, czyli 1, 0, czyli 0, 1 dalej. Tu mamy 1 dalej z przeniesienia i dwie jedynki, to jest w sumie 3, czyli 1 i 1 dalej. Ta sama sytuacja, znowu przeniesienie jedynki i 1 i 1, czyli 1, 1 dalej. Znowu to samo, 1, 1 dalej. 1
na przeniesieniu, tu już nic nie mamy, plus 1, czyli 1 plus 1 to jest 0 i 1 dalej. Znowu przeniesienie plus 1 to jest 0 i 1 dalej i to już jest koniec dodawania. To jest nasz wynik. Zamienimy go sobie jeszcze szybciutko, ponieważ to jest system dwójkowy na czwórkowy. Czwórkowy, czyli grupuje po 2 bity. Dlaczego? Bo 2 bity to są 4 kombinacje, tak samo jak jedna cyfra systemu czwórkowego. No to grupujmy. Od prawej strony oczywiście. Te 2 bity to jest 1, 0, czyli 2. Te 2 bity to jest 0, 1, czyli 1. Te 2 bity, 1, 1, to jest 3. Te 2 bity to jest 1. I te 2 bity to jest 1, 0, czyli 2. I to jest system czwórkowy. Teraz system ósemkowy. No, jedna cyfra ósemkowego systemu to jest 8 kombinacji, tak samo jak 3 bity dwójkowego. Dlatego tak łatwo będzie się to zamieniało. No to lecimy. Tutaj te 3 bity. To jest 4 plus 2 plus 0, czyli 6. Kolejne 3 bity, czyli te. Tu znowu mamy 6. Kolejne 3 bity to są te. To jest po prostu jedynka. No, może tu ją napiszmy. I został nam jeszcze ten bit, który możemy uzupełnić dwoma zerami z lewej strony, czyli to też jest jedynka. I to jest liczba w systemie ósemkowym. Został jeszcze system szesnastkowy, gdzie każda czwórka bitów to jedna cyfra szesnastkowego. Tu mamy oczywiście 6. Kolejne 4 bity to jest 7. 4, czyli tu skończyliśmy. I kolejne 4 bity uzupełnione dwoma zerami to jest 2. I to jest nasza liczba. Poprawny wynik w systemie szesnastkowym. Możemy teraz to porównać z naszymi przykładowymi wynikami. System czwórkowy. Zgadza się, to jest ta sama liczba, czyli prawda. System dwójkowy, już widzimy, że coś jest nie tak, bo tu mamy 3 jedynki pod rząd, tu w żadnym momencie takiej sytuacji nie ma. Czyli punkt 2 to jest fałsz. Ósemkowy, 1, 1, 6, 6, prawda. I 2, 7, 6, 16, też prawda. Zatem prawda, fałsz i dwie prawdy. Co zweryfikujemy? Prawda, fałsz, dwie prawdy. Jest OK. Ostatni podpunkt, trzeci. Są to pytania o system nazw domen, czyli domain name system, DNS. Już od razu widzimy, że pierwszy podpunkt jest prawdziwy. Prawda. Do danego adresu IP może być przypisany wiele różnych nazw. Oczywiście, że tak. Zresztą pokażmy to. To jest mój plik konfiguracyjny mojej domeny lotrzykgdynia.pl. Jeżeli ktoś pisze, może tutaj na serwerach www, poćwiczmy sobie. Jak ktoś pisze tylko lotrzykgdynia.pl, to zostanie na taki adres przekierowany. Jak ktoś pisze z przodu www, zostanie na ten sam adres przekierowany. Jak wpisze www2, z przodu na zupełnie inny, na stary serwer poleci. A jak wpisze zamiast www2 słowo old, czyli inna nazwa domenowa, old.lotrzykgdynia.pl, to będzie to alias na www2, czyli de facto ten sam adres. Innymi słowy, i www2, i old, i nawet www.old, wszystkie kierują pod ten sam adres, czyli pod ten. Innymi słowy, jak najbardziej jest to możliwe. Tutaj jest oczywiście także prawda. Przy zmianie adresu IP komputera pełniącego funkcję serwera www zmieniamy mu adres, bo na przykład zmieniamy prowajdera internetu. Jest konieczna zmiana także nazwy domenowej. No niekoniecznie. Jeżeli kupiłem sobie domenę lotrzykgdynia.pl, to jak przed chwilą pokazałem, mogę wpisać, że taki adres www.lotrzykgdynia.pl jest na taki IP przekierowany. A to znaczy, że jeżeli zmienię IP, no to zmieniam sobie w konfiguracji tę liczbę i wszystko będzie dalej funkcjonowało. Oczywiście nie jest to konieczne, a zatem tutaj mamy fałsz. I ostatni podpunkcik,
System DNS ma jedną centralną bazę danych adresów IP i nazw. Oczywiście kłamstwo. Oszalałby taki administrator, który musiałby zarządzać wszystkimi domenami. Cała struktura, proszę zauważyć, system jest hierarchiczna. Tak jak domeny są hierarchiczne. Wewnątrz domeny .pl mogę mieć domenę edu, mogę mieć domenę .com, mogę mieć domenę .gov, jak government. I to są subdomeny. Z kolei pod edu może być Lotrzy Gdynia czy jakakolwiek inna. Proszę zauważyć, jest to struktura hierarchiczna i podobną strukturę, choć nie dokładnie taką samą, mają serwery DNS, czyli nie istnieje centralna baza danych. Natomiast jeżeli ja bym chciał wywołać na przykład jakąś stronę z Ameryki Południowej, mamy tam zaprzyjaźnioną szkołę i chcemy się dostać na tęże stronę. Wpisuję adres internetowy tejże szkoły. Mój DNS, mój serwer, nie ma tej informacji. Co robi? Pyta nadrzędnego. Nadrzędny też nie miał takiej informacji. Pyta nadrzędnego. Ten następny nie ma, ale wie już, ponieważ ma pod sobą także serwery chilijskie edukacji, zada pytanie szczegółowsze do takiego, który już taką domenę zna. Informacja pójdzie zwrotnie tą samą ścieżką i te serwery przez jakiś czas, wyrażony w minutach, a nawet czasami w godzinach, będą pamiętały ten adres. Więc jeżeli ja jeszcze raz zapytam o tęże domenę lub ktoś inny zapyta nasze polskie serwery o adres strony internetowej szkoły w Chile, dajmy na to, to dostanie już ją od razu. Po jakimś czasie oczywiście to jest zapominane. Wszystkie usługi w sieciach muszą co jakiś czas zapominać to, co zapamiętały, bo inaczej nie byłoby możliwości rekonfigurowania tego. Gdyby pamiętał na zawsze jakiś adres, no to lokalny administrator gdzieś tam w świecie coś by zmienił i od tego momentu wszystkie serwery, które już zapamiętały jego konfigurację, miałyby błędną informację. Jeśli co jakiś czas zapominają, to po jakimś czasie informacja poprawna znowu do nich dotrze. Tak to mniej więcej jest zorganizowane. I tym zakończyliśmy pytania prawda-fałsz z 2019 roku, co potwierdźmy jeszcze naszą winietką i kończymy.